10 minut do startu. Przypominam o tym, sprawdźcie jeszcze, drodzy zawodnicy, zawodniczki, jak jest z tymi chipami. Proszę Państwa, powitajmy brawami organizatorów, głównych organizatorów, duet, bez którego nie byłoby tej imprezy, bo przypomnę, za organizacją memoriału Huberta Manteuffla, Bercika, wyścigu rowerowego MTB o Puchar Burmistrza Miasta Marki stoją dziesiątki, jak nie setki oddanych ludzi z pasją, z wielkim sercem, ale jak każda grupa musi mieć swoich liderów i tych, którzy wytyczą kierunek rozwoju imprezy, a są nimi, proszę Państwa, pani Grażyna Manteuffel, mama Bercika. Wielkie brawa, proszę Państwa. Oraz pan Janusz Berczyński, burmistrz miasta Marki. Powitajmy brawami burmistrza, który stawia na sport, stawia na rowery, stawia na rekreację. Proszę Państwa, teraz mam wielką przyjemność oddania mikrofonu pani Grażynie Manteuffel, mamie nieodżałowanego, wspaniałego człowieka, jakim był Bercik. Był jednym z nas, tak jak my dzisiaj, z kaskiem na głowie, z numerem przy kierownicy, na rowerze. Byłby tutaj wśród nas, gdyby nie wypadek, tragiczny wypadek i śmierć, która boli do dzisiaj i będzie boleć zawsze, ale przyjechaliśmy do Marek dzisiaj nie płakać, ale uśmiechać się i z uśmiechem na ustach wspominać Bercika, bo był wspaniałym chłopakiem, był wspaniałym człowiekiem, wspaniałym synem, cudownym kolegą. Rozmawiam tutaj ze znajomymi kolarzami. Każdy superlatywach z łezką wokół wypowiada się o Berciku. Ci, którzy go nie znali, proszę Państwa, muszą wiedzieć, że Bercik był cudownym człowiekiem i to było jego marzenie. Taki właśnie wyścig w jego rodzinnych markach. Jak doszło do powstania tego wyścigu? Teraz, drodzy Państwo, pani Grażyna Manteuffel, która was wszystkich gorąco powita oficjalnie i powie, jaka idea przyświecała właśnie kilka lat temu. Jak to się wszystko zaczęło? Witam was, kochani, z całego serca. Dziękuję za to, że jesteście. Bo dzięki wam ten memoriał może się odbyć. Jak powstał w ogóle pomysł? Parę miesięcy po śmierci Huberta spędziłam poradki zdrowia psychicznego u terapeutów. Ksiądz Kazimierz Franczak, świętej pamięci nieodżałowany, poradził mi, aby żyć dalej, żebym realizowała marzenie Huberta. No więc zaczęłam rozpytywać wśród znajomych, przyjaciół, o czym Hubert marzył. Marzył o locie na księżyc podobno, ale takie realne marzenie to było zorganizowanie w markach wyścigu rowerowego. Stwierdził, że te mareckie nasze ścieżki są cudowne, nadające się na taki wyścig. Pomysł się zrodził. Zaprosiłam Roberta Gromka, który jest autorem strony Bercika, był przyjacielem Huberta. Poprosiłam o pomoc. Stwierdził, że tak, przygotowywali taki projekt wyścigu. Podpytałam kolegę wtedy w pracy w Urzędzie Miasta, Roberta Danilaka, czy pomoże. Oczywiście tak. We trójkę, była to akurat 40-lecie nadania praw miejskich miastu Marki, poszliśmy do pana burmistrza obecnego, tutaj Janusza Wercińskiego, z propozycją zorganizowania wyścigu. Przyklasnął, dał środki i zaproponował, żeby ten wyścig rowerowy Puchar Burmistrza Marek miał swoją nazwę Memoriał Bercika. Do końca życia będę mu za to wdzięczna. I tak się zaczęło. Myśleliśmy raz, w jeden wyścig. Potem weszło to w imprezy ogólnomareckie, no i nie wypadło skończyć. No więc realizujemy. A dzięki sponsorom, darczyńcom, którzy nas wspierają, gdzie największym darczyńcą jest Urząd Miasta i Rada Miasta Marki,
która zaakceptowała ten wyścig w planach, możemy to realizować dalej. I cieszę się, bo dzięki temu wyścigowi mój syn dalej żyje. Żyje w waszej pamięci, a w moim sercu do końca moich dni. Dziękuję wam za to, że jesteście. No i wczoraj w nocy modląc się, poprosiłam Huberta o pogodę, jak zwykle. Słuchajcie, wymarzona. Robert w deszczu wyznaczył trasę, a dziś jest pięknie, nie za gorąco. Życzę wam dobrej jazdy, żebyście szczęśliwie dojechali tu do mety. Jeżeli pozwolicie, to ja z całego serca powitam Roberta Daniaka, który już tutaj dotarł. Tak, słuchajcie, to jak zwykle ten winowajca od trasy. Człowiek, który się bardzo napracował. Od 2 tygodni przycina, wycina, znaczy trasę. I dzięki niemu jest tak piękna trasa po tych mareckich lasach. Wielkie brawa, proszę Państwa, Pani Grażyna Otojka, Rama Berdzika. Proszę Państwa, za chwilę porozmawiamy o trasie z Robertem Daniakiem, ale teraz jeszcze proszę Pana Burmistrza. Pana Burmistrza Janusza Berdzieckiego, Burmistrza Miasta Marki. Bardzo prosimy o powitanie wszystkich uczestników 8. Memoriału Berdzika w wyścigu rowerowego MTB o Pana Burmistrza Miasta Marki. Dzień dobry, witam serdecznie w gościnnych markach. Mam dobrą informację. Ten wyścig, 8. Memoriał Berdzika, jest rekordowy. Przyjechało Państwa naprawdę wielu. Więcej niż przed rokiem, więcej niż w poprzednich latach. Witam serdecznie. Mam przekonanie, że także dzisiaj, tak jak było mi rok temu i dwa i więcej, wywieziecie Państwo z Marek wspaniałe wspomnienia, wielkie przeżycia, czego z całego serca życzę. Dziękujemy bardzo. Janusz Berdzyński, Burmistrz Miasta Marki. Pana Roberta Danielaka poproszę. Autor trasy, no i tak jak Pani Grażynka przedstawiała, dobry duch, no i jeden z inicjatorów właśnie Memoriału Berdzika. Robert, bardzo proszę powiedzieć, jak wygląda trasa, kilka uwag technicznych. Trasa wygląda jak zwykle. No, popadało wczoraj, więc są kałuże na finiszu. Z takich istotnych rzeczy to na bufetach będzie woda bez smoczków, tylko będzie woda odkręcana. Więc żeby się nie zdziwić, prawda? Że woda bez smoczków, tylko odkręcana, pijemy, wywalamy, my to pozbieramy. Bufety są dwa i trzeci tutaj przy starcie będzie. Jest generalnie woda, a na trzy pętle są zapalniki. Dobra, dzięki. Powodzenia. 14 lipca 2006 roku Hubert Berdzik Antofel zginął na warszawskim Targówku przy ulicy Wierzyńskiej, jadąc na swoim ukochanym rowerze. W wypadku samochodowym, było to 14 lipca 2006 roku. 8 lat temu. Dzisiaj na Sportowo wspominamy Berdzika, oddajemy mu hołd, przyjeżdżając do Marek i startując w memoriale jego imienia. Dzisiaj również, drodzy Państwo, jesteśmy też myślami przy Jurku Zelmanie, długoletnim, wieloletnim speakerze, konferansjerze Memoriału Berdzika. Był od samego początku z Memoriałem Berdzika. Również już dziś nie ma go wśród nas. To pierwszy memoriał bez Jurka Zelmana. Jurek Zelman był między innymi prezesem Makowskiego Stowarzyszenia Rowerzystów i Kolarzy, wiceprezesem klubu z Makowa Mazowieckiego, MKK Olsztyn. Był też wiceprezesem WTC, czyli Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Sędzią Polskiego Związku Kolarskiego. Bardzo zaangażowany dla rozwoju kolarstwa Jurek Zelman. Takim go zawsze będziemy pamiętać. Uśmiechnięty, pełen pasji, humoru. Dzisiaj wspominamy Huberta Berdzika Manteuffla i Jerzego Zelmana. Drodzy Państwo, bardzo proszę, uczcijmy minutą ciszy Berdzika i Jurka przez najbliższe 60 sekund.
będziemy myślami przy nich. Dziękuję bardzo. Przygotowujemy się do startu. Przygotowujemy się do startu. Za chwilę, drodzy Państwo, start. 8. Memoriał Huberta Bercika Manteuffa, Puchar Burmistrza miasta Marki. Minuta do startu. Minuta do startu. Sprawdźcie numery startowe, czy dobrze przypięte do kierownicy, czy dobrze kaski umiejscowione, zapięte, no i czy chipy nie przylegają do części metalowych. Startuje jako pierwszy dystans sport. Trzy pętle po 18 km. Są bufety na trasie, są bufety w miasteczku. Powodzenia wszystkim życzymy razem z Grażyną Manteuffel, razem z panem burmistrzem Januszem Werczyńskim. Drodzy Państwo, rozpoczynamy odliczanie od 10 na hasło start. Startujemy, a pan burmistrz wystrzeli tutaj jak John Wayne z rewolweru. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Memoriał Bercika! Rusza 8. jego edycja. Bawcie się dobrze! Wspominajcie Bercika na trasie oraz Jurka Zelmana. Porównania kół! Do zobaczenia! Tutaj, w miejscu, gdzie runda się kończy i zaczyna. Ruszył dystans sporty, to będą trzy pętle po 18 km. Za chwileczkę barierka zostanie zdjęta i zaprosimy przed bramę dystans standard. Jedna pętla, startujemy za 10 minut. 10 minut do startu, zapraszamy na start, ustawiamy się przed taśmą. No i czekamy. Jeszcze 8 minut do startu. Nie, tam się panie burmistrzu, już od około roku ten święty kolarz mieszkał bardzo. Ja tak samo. Robert Zalewski, szyby, sklep rowerowy, no i szyby, grupy, drużyny, balanski, WWW, RGU, grupa DSM, Maxis, który bardzo też badawał. Widzimy Krzyśka Sińskiego, przedstawiciela grupy SK Bank Team, pozdrawiamy. Janek Roszkowski, Marki, proszę Państwa, pozdrawiamy Cię, Jarku, grupa Niłeś Fitness, sklep rowerowy.pl. Jest Dawid Zalegowski, pozdrawiamy Dawida, drużyna, grupa Polanski, EUG. Pozdrawiamy Was, kochani, bawcie się dobrze na tej rundzie. Witamy ekipę Telewizji Polskiej, jest z nami TVP Warszawa, pozdrawiamy ekipę TVP. Zwróćcie Państwo uwagę, Telewizja Polska, praktycznie jako jedyna z telewizji, jest na mazowieckich nie tylko maratonach. To też o czym świadczy, lepiej pokazywać to, co się dzieje wokół nas w telewizji, to, co jest bliskie nam, to, co się dzieje w Markach i w innych miejscowościach, niż na przykład NBA i NHL. Fajnie, że jesteście z nami na kolejnym maratonie. Tadek Ślepowroń, bo rzadko oni ludzie mówią, a Tadek jest zawsze tam, gdzie kręcą się dwa koła. Tadek Ślepowroński, witamy Cię, Tadziu, bardzo serdecznie. I tam, gdzie jest parking przy pięknej szkole mareckiej podstawowej numer 4, tam będzie też zbiórka i o 13.30 wyjazd i później honorowy przejazd na marecki cmentarz przy ulicy Bandurskiego i tam oczywiście odwiedzimy Bercika, czyli będziemy na grobie Huberta Manteuffla. Później wrócimy tutaj w pobliże miasteczka Kolarskiego i na tyłach restauracji Sepia. Tam już jest ustawiona scena
tam będzie wręczenie pucharów i uroczysta dekoracja. Również wręczenie upominków. Też organizatorzy przygotowali upominki dla uczestników. Słyszymy już ten warkot charakterystyczny silnika z auta Roberta Danielaka. Już widzimy, że się już ustawia. Podejrzewam, że tutaj na tym dystansie standard 18 km na jednej pętli już będzie mocne tempo, ale jak w pierwszym rzędzie stoi Jarek Roszkowski, Krzysiu Sieński, Rafał Kaniewski, Dawid Załęgowski i Robert Zalewski, można liczyć, że tempo będzie mocne. Tempo będzie mocne, także patrzymy na zegarek. Dokładnie 2 minuty do startu. Teraz to już 2 minutki. Przypominamy o bufetach na trasie. Korzystajcie z bufetów. No i później oczywiście bufety tutaj również stacjonarne. Po zakończeniu wyścigu będzie okazja, aby porozmawiać o berciku, o pasjach kolarskich, rowerowych, właśnie korzystając również z bufetów. Minuta do startu. Minuta do startu, drodzy Państwo. To jest. 60 sekund, za chwilę odliczanie od 10. Przypominam, że o 13.30 przejazd honorowy na grupę Bercika na cmentarz w Markach. O 14.30 dekoracja. Będziemy dekorować, jeżeli chodzi o dystanse standard, kategorie M1, M2, M3, K1, K2, K3. Będą też nagrody dla najlepszych markowian, dla kobiety, dla mężczyzny. Nagrodzimy też najstarszą osobę z Marek. Nie wiemy, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna. Będziemy też nagradzać najmłodszych zawodników i najstarszych zawodników. Uwaga, uwaga! Gotowość do startu. Patrzymy na ten zegar, który odmierza nam właśnie 10 minut od startu, czyli ruszymy tak, jak chcieliśmy, 10 minut po starcie. I teraz patrzymy na zegar, który nam pokazuje, że jest 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! I wystartował dystans, standard. Połamania pół tradycyjnie życzymy. Do zobaczenia na mecie. 18 km, jedna runda. Bawcie się dobrze na trasie, robicie to, co kochacie, to, co kochał Bercik i to, co my kochamy. Pozdrawiamy, dobrej zabawy, nie wynik jest najważniejszy, ale udział, tak jak wtedy mówił baron Pierre de Coubertin. Bawmy się dobrze i do zobaczenia na mecie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy pani Ewa Tarasiewicz, pan Ryszard Tarasiewicz, pozdrawiamy. W sumie 90 zawodników i zawodniczek na dystans standard, jedną pętlę, 130 osób, w sumie 220 osób.